Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Witam październikowo, różańcowo, studencko, jesiennie. No i oczywiście witam też osobiście, to powitanie takie rozbudowane. Mam nadzieję, że jest przez Państwa przyjęte. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no jest początek miesiąca października. Jest dokładnie dzisiaj ósmy dzień tegoż miesiąca, druga niedziela tegoż miesiąca. Więc zaprawiamy się w odmawianiu różańca. Jak wiemy, mówiłem wielokrotnie, że właśnie ten miesiąc jest poświęcony Matce Bożej Różańcowej, poświęcony jest właśnie tej wspaniałej, prostej, nieco czasem nudnej, monotonnej modlitwie, której na imię różaniec właśnie wiemy, co to jest różaniec, wiemy, jak on wygląda i myślę, że każdy go z nas posiada i właśnie w tym miesiącu, czyli w tym czasie bierzemy go do swoich rąk, do swoich dłoni po to, żeby modlić się, po to, żeby odnaleźć te wspaniałe zdrowaśki, żeby poprzez te zdrowaśki łączyć się z nią, naszą Matką, naszą Królową i naszą Panią. Kochani, no właśnie, początek miesiąca października to także, o czym też mówiłem, początek nowego roku akademickiego. Jeszcze raz kłaniam się wszystkim, którzy rozpoczęli rok akademicki 2023-2024 i życzę, żeby to był czas błogosławiony. Jeżeli chodzi o tydzień, który rozpoczynamy, to będzie tydzień, proszę Państwa, bardzo bogaty, bo tak w najbliższy będzie 13 października, będzie to właśnie zakończenie cyklu fatimskiego. Jak wiem, Matka Boża Fatimska, więc właśnie ta figurka, na którą patrzymy, to jest właśnie figurka Matki Bożej Fatimskiej. Ona ukazuje się w Fatimie przez 6 miesięcy. Od 13 maja do 13 października każdego 13 dnia poszczególnych miesięcy objawia się i przekazuje swoje orędzie. To orędzie to wezwanie do modlitwy, zwłaszcza tej modlitwy różańcowej. I właśnie 13 października w tym tygodniu zakończymy taki cykl objawień. A więc w ten sposób mamy okazję do tego, żeby podziękować jej Matce Bożej Fatimskiej za to jej przesłanie, za jej obecność, a jak wiemy, ta obecność już dawna obecność, bo był to rok 1917 Fatima. Kochani, niech właśnie Matka Boża Fatimska prowadzi nas, niechaj nas wspomaga i niechaj wstawia się za nami u swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby to wstawiennictwo przełożyło się na nasze lepsze życie, na nasze piękniejsze życie, bardziej odpowiedzialne, bardziej ludzkie i bardziej Boże. Też warto zauważyć, że także właśnie w tym dniu, czyli 13 października, będzie to piątek, to właśnie będzie, drodzy Państwo, pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Od wielu lat takie pielgrzymki odbywają się. Ja też pamiętam, gdy uczyłem w szkole średniej, w klasach maturalnych, właśnie w październiku udawałem się, no wtedy pociągiem, czy autokarem, czy w jakiś tam jeszcze inny sposób. Jechaliśmy do tej, co broni Jasnej Góry, do tej, która jest naszą Panią, do tej, gdzie właśnie przebywa, jako w miejscu, które nazywa się stolicą duchową naszej ojczyzny. Droga młodzieży, jeżeli wyruszycie w tym dniu na pielgrzymkę, wiem, że wyruszacie, wiem, że wielu z Was pojedzie, to życzę, żeby to spotkanie z nią, Matką Bożą Częstochowską, Matką Bożą Jasnogórską, Matką Bożą Stolicą Mądrości, żeby Was napełniło nadzieją, że do matury dobrze przygotujecie się, że ten egzamin dojrzałości, który czeka z Was w roku przyszłym, że to będzie coś cudownego także pod opieką tej, do której udajecie się, z którą spotykacie się i której polecicie swoją właśnie młodość, a nade wszystko to właśnie swoje przygotowanie do egzaminów dojrzałości. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla naszej kochanej polskiej, suwalskiej i nie tylko młodzieży. No jeszcze też warto zauważyć, że 14 października, proszę Państwa, a będzie to sobota, będzie to koniec tygodnia. Wtedy będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej, czyli ten popularny Dzień Nauczyciela. Z tej racji kłaniam się wszystkim pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, żebyście, kochani, byli szczęśliwi z tej racji, że wykonujecie tak bardzo ważną posługę, że jesteście właśnie tak bardzo ważnymi, jeżeli chodzi o przygotowanie dzieci, młodzieży do życia dorosłego poprzez wychowanie czy poprzez kształcenie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I Matka Najświętsza, też Stolica Mądrości, niechaj będzie razem z Wami i niech Wami się opiekuje, niech Was wspomaga i niech Was prowadzi. Kochani,
dzisiejsza niedziela to jest 27 niedziela zwykła i gdy będziemy, czy gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny, ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Gdy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicy odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus rzekł: czy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił, że jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam odebrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kochani, właśnie tutaj ta przypowieść, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, jest taką bardzo trudną przypowieścią i bardzo też skomplikowane, jeżeli chodzi o jej przesłanie. Właśnie Chrystus mówi o tym, że to, co w oczach naszych, ludzkich oczach, ziemskich oczach jest najważniejsze, w oczach Bożych może być zupełnie inne. Właśnie te małe rzeczy, których nie dostrzegamy, one mogą okazać się bardzo ważnymi w naszym życiu. Dlatego też módlmy się właśnie, żeby ten kamień, który odrzucili budujący, żeby stał się kamieniem węgielnym w naszym życiu. Oczywiście mam na myśli Chrystusa, który został odrzucony, który został ukamienowany, który został zabity, zamordowany i który też zmartwychwstał. Właśnie jako ten kamień, który był odrzucony, zlekceważony, on właśnie powraca do życia i właśnie jako ten powracający do życia buduje Kościół, do którego my należymy i który jest naszą arką zbawienia. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, tydzień październikowy, tydzień studencki, tydzień, który zmierza też do następnego tygodnia, a następny tydzień, proszę Państwa, to będzie tydzień papieski, o czym w następną niedzielę. Zostańcie z Bogiem.